Dzień dobry, dzieci. Chcieliśmy wam przeczytać dzisiaj kilka wierszyków, a także kolejny rozdział bajki o niesamowitych przygodach 10 skarpety. Będzie to kontynuacja czytania sprzed tygodnia, kiedy to zaczęliśmy o skarpetkach wam czytać. Będzie to książeczka pani Justyny Bednarek, a jeżeli będziecie miały jeszcze ochotę później po wierszykach i po książce o skarpetkach. Umówi mnie do sensuar. To jeszcze przeczytamy wam coś z tomiku o Mikołajku. Pierwszy wierszyk to będzie wiersz Leszka Sulimy Ciundziewickiego, Mucha i Karalu. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, przy ogromnej kałuży stał domek nieduży. Małe okna, małe drzwiczki prowadzące do piwniczki. Ściany, teraz bardzo stare, kiedyś były pewnie białe. Lecz to dawno temu było, teraz wszystko się zmieniło. W chatce mieszka mucha stara, a okropna z niej poczwara. Jest niedobra i złośliwa, jak to zwykle w bajkach bywa. Mieszka sama, opuszczona i przyjaciół pozbawiona. Nikt do muchy nie przychodzi, wręcz z daleka dom obchodzi. Żadnych krewnych, żadnych gości i to muchę strasznie złości. Mucha pomysł obmyśliła, aby sama już nie była. Ogłoszenie takiej treści w leśnej prasie dziś zamieści. Młoda, piękna, bardzo mądra i nie byle jaka flądra, o serduszku bardzo czystym i spojrzeniu powłóczystym. Z dużą willą, samochodem, wręcz książęcym rodowodem. Konto w banku, oszczędności i rozległe znajomości. W zamąż pójście jestem skora, jeśli znajdę amatora. Nie chcę czekać ani chwili. Tutaj adres by trafili. Wszyscy, którzy doczytali, wprost ze śmiechu popękali. Plotek było w całym lesie, no a plotki echo niesie. Wieść dotarła wnet na zachód, gdzie w szalenie brudnym piachu żył karaluch opryskliwy, bardzo brzydki i złośliwy. Mała główka, krzywe nóżki, brzuch miał wielki w kształcie gruszki. Słabo widział, ledwie słyszał, na dodatek też wyłysiał. Myśli sobie, będzie moja, to na starość ma ostoja, w kąt już pójdzie moja bieda, cóż mi więcej w życiu trzeba. Skończą moje się kłopoty, wyślę muchę do roboty. Podaj obiad, zrób zakupy, wracaj szybko do chałupy. Tak marzenia swoje snuje, niecne plany w głowie knuje, o tym jak się życie zmieni, kiedy z muchą się ożeni. Rankiem wymył się w kałuży.
włożył smoking, ciut przyduży, buty mocno wypastował, krawat w brudne spodnie schował. W świat wyruszył szukać żony, choć był bardzo wystraszony. Dotarł wreszcie pod dom muchy. Takie są już karaluchy. Brzydkie, ślepe, często głuche, lecz potrafią uwieść muchę. Mają na to sposób stary, który działa niczym czary. Upadł przed nią na kolana. Witaj, moja ukochana, to są kwiaty, jam jedyny, przyjmij moje oświadczyny. Już cię wiodą do ołtarza, taka miłość raz się zdarza. Jutro z rana weźmy ślub, będę kochał cię po grób. Na weselu byli goście, którzy śmiali się donośnie, chwiąc, że taka wstrętna mucha ma za męża karalucha. Tak, to pierwszy wierszyk. Teraz znajdziemy kolejny. O, już tu gdzieś jest. No, będzie to wierszyk Juliana Tuwima o panu Tralalińskim. Pewnie znacie ten wierszyk. Niektóre dzieci mogą znać. Te starsze szczególnie. W Śpiewowicach, pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej, mieszka sobie słynny śpiewak, pan Tralisław Tralaliński. Jego żona Tralalona, jego córka Tralaluta. I jego synek Tralalinek, jego piesek Tralalysa. No a kotek? Jest i kotek, kotek zwie się Tralalotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaluszka. Co dzień rano, po śniadaniu, zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosenkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Tralala, 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 tralala. Tak to pana Tralisława jego świetny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutem ujął i sam w śpiewie się rozpala. Tralala, tralala, tralalala. I już z kuchni i z garażu słychać pieśń o gospodarzu. Już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy. Jego szofer, tralalofer. I kucharka, tralalarka. Pokojówka, tralalówka. I gazeciarz, tralalecia. I sklepikarz, tralalika. I policjant, tralalicjan. I adwokat, tralalokat. I pan doktor, tralaloktor. Nawet mała myszka, szara tralaliszka, choć się boi kotka, kotka tralalotka, siadła sobie w kątku, w ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko, trala, trala, tralaleńko. Dziękujemy za wysłuchanie wierszyka kolejnego. I teraz mamy taki wierszyk pani Wandy Chotomskiej, Kurcze blade. Kupił dziadek jajko w sklepie i po brzuchu już się klepie. Naszykował szklankę z cukrem, kogel mogel sobie utrę. Nagle? Co to? Awantura! Dziura w jajku dziura, a w tej dziurze kurcze blade. Kurcze blade, wrzasnął dziadek. Kurcze blade i ze ściany porwał szpadę. Leci kurcze blade z trwogi, za kurczęciem dziadek srogi. Złapał dziadek kurcze blade, zrobię z ciebie marmoladę. Marmolada lepsza z jabłka, powiedziała trzeźwo babka. Lepiej upiec kurcze blade w piekarniku na obiadek. Jak wsadzili je do pieca, to dopiero była heca. Bo uciekło z pieca dziurką i zostało tylko piórko. Piórko blade, które zjadł na obiad dziadek. Mamy jeszcze jeden wierszyk. To jest też Wandy Chotomskiej. Kokoszki, a potem będziemy czytali o skarpetce. Każda kokoszka jak jąka się troszkę, co łatwo sprawdzić mając kokoszkę. Kiedy kokoszka robi pierożki i chce zaprosić inne kumoszki,
to zaraz głośno gdacze kumoszką. Chodź na pieroszki, kokoszko. Gdy na ból głowy cierpią kokoszki, do aptekarza idą po proszki i gdaczą, kiedy proszki kupują. Ile te proszki kosztują? Wszystkie kokoszki robią zakupy. Wszystkie kupują koper do zupy. A potem gdacze, kokoszek, szereg, mam w koszyku koperek. Kiedyś na koncert poszły kokoszki i podziwiały angielskie rożki, a potem wszystkie dawały słowo, że rożki grały koncertowo. Bardzo się lubią stroić kokoszki, więc w kołnierzyki wpinają broszki i zapewniają. Proszę nam wierzyć, że broszka zdobi kołnierzyk. Jedna kokoszka była w komisie, komis po nocach do dziś jej śni się i marzy, by jej w prezencie dali z komisu sznurko korali. Każdy kokucik dla swej kokoszki przynosi co dzień pachnące groszki, a ona gdacze, włóż groszki w wodę, ozdobią nimi komodę. Pyta kokoszka, gdy syn kokoszki pobrudzi śpioszki albo pończoszki. Kogutku, co też wyczyniasz, że się tak smolisz jak kominiarz? Kiedy kokoszka jest listonoszką, roznosi listy innym kokoszkom. I gdacze, patrząc na listy, listów stertę, mam w swojej torbie koperty.